Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem S38, tym razem łowca. Wiem, że miał się już nie pojawiać przez jakiś czas, ale wydarzyło się tutaj sporo fajnych rzeczy, powiedzmy, które właśnie sprawiły, że nagram sobie jeszcze z tego łowcy, jeszcze tutaj dzisiaj jakiś levelek pobijamy, ale na wstępie tak, trwa taki, można powiedzieć, mini maraton daily filmów, będę teraz codziennie o 18 starał się coś wrzucać, pisałem wam o tym wczoraj na karcie społeczności, ponieważ lecimy po 5000 subskrypcji, już tam niewiele brakuje, także jeżeli ktoś jeszcze nie zasubskrybował, ogląda regularnie, bo widziałem, że tam sporo osób jednak bez subskrypcji ogląda, to odpowiedni moment, aby zrobił to teraz, zostawiajcie też lajki i tak dalej, aby te filmy sobie szły troszeczkę dalej, aby właśnie te 5000 subskrypcji szybko wbić, no bo to jest jednak mój taki mini kolejny cel po 1000, więc fajnie byłoby to zrobić. Okej, no może na wstępie pewnie was zaciekawiłem tytułem, o co chodzi z tymi petami, więc przejdziemy sobie właśnie do tych petów, żeby tutaj już nie robić takiego clickbaitu i żeby na sam koniec tego nie zostawiać. No jak wiecie, dzisiaj jest czwartek, więc sobie połapaliśmy tutaj w mroku tego lilarysia, tutaj tego ptasia, w ziemi te owyki jadło. I w zasadzie to tyle, więc trzy pety dzisiaj złapaliśmy i jak widzicie jest kliknięty okołał. Ja na tego okołała sobie przygotowałem dosyć dużą ilość grzybów, natomiast okazało się, że to przejście jest do zrobienia bardzo prosto pod kilkoma warunkami. Jeżeli oglądaliście poradnik do pupili, to pewnie wiecie, natomiast ja tutaj wam zaraz przypomnę. Więc tak, pierwszym warunkiem, jaki musicie spełnić, to jest, jeżeli nie macie tutaj tego peta, to jest pet, którego można zdobyć wiosenną noc. Jeżeli jest jakaś inna pora roku, tak jak właśnie, tak jak ja miałem na W37, gdzie tamtego przejścia nie zrobiłem, bo to była zima, to musicie mieć trenera na poziomie 12, więc przy tych pierwszych przejściach ten trener na poziomie 12 jest już dosyć ciężki do zrobienia, nie ukrywam. Da się, teraz w ogóle to wszystko, rozwój tego wszystkiego idzie o wiele szybciej przez te pakiety i przez to wszystko, co dodali, no ale jednak 12 trener na pierwsze przejście to jednak jest jeszcze troszeczkę ciężkie do wykonania. Natomiast tak, aby dzyńkom tutaj to oko zabić, pokonać, musicie mieć bez tego peta 12 trenera. Natomiast jeżeli macie wiosnę, tak jak teraz na S38 nam się udało, to mamy tego peta i wystarcza trener 11. Oko do kliknięcia nie jest trudne, no bo to jest walka magów. Ja myślałem, szczerze mówiąc, że więcej grzyba na to pójdzie. Dwie osoby w gildii, bo ja to nagrałem dosyć wcześnie, dwie osoby w gildii póki co doklikały i jedna osoba kliknęła za 7 grzybów, a druga za 15. No ja niestety około 70 musiałem wydać, ale na mnie to nawet nie ma co patrzeć, bo ja jak zwykle mam pecha. Zresztą kto oglądał ten prawie godzinny odcinek z klikania Smokiego, ten wie. Natomiast tak, siadło to oko, jutro sobie złapiemy. Niestety walki nie zapisałem. Dlaczego nie zapisałem? Bo w tym samym momencie skończyła mi się misja, o dokładnie tutaj, i ja myślałem, że po prostu się jest błąd i sobie kliknąłem kogoś tam w sali chwały, zapisałem i mi się pojawiła misja z zadania, a nie to oko, bo w tym samym momencie, wiecie, skończyła się misja i kliknąłem oko, więc niestety wam tej walki nie pokażę, no ale tak jak mówię, możecie mi wierzyć za słowo, że jeżeli spełniacie te wymagania z trenerem, to nie jest to wcale takie trudne. Dlaczego to przejście jest ważne tutaj właśnie na tym S38? Ano dlatego, że ktoś słusznie wyliczył, że jeżeli są osoby, które pójdą standardowo dzyńka, potem ptaś i potem paladon, będą miały ciężko do złapania, dlatego że teraz za tydzień jest weekend epicki, więc tego paladona no na pewno jeszcze nie złapią, bo tego ptasia nie wykarmią na tyle. Natomiast za miesiąc, kiedy będzie kolejny weekend epicki, wypadają urodziny gry, więc no na pewno będą wtedy jakby łączone eventy, bo przeważnie w urodziny są łączone. Co za tym znowu idzie, paladona włączone eventy nie złapiecie, żadnego peta takiego, na przykład co my tutaj mamy, Omnibuma podczas weekendu mądrości. Jeżeli jest weekend łączony, czyli są 4 eventy, no to też go nie złapiecie, więc jakby będziecie musieli czekać kolejny miesiąc, także to świat, no tutaj może kto właśnie idzie taką, powiedzmy, standardową drogą, może mu wyjść średnio. Natomiast co, tutaj dzinka, to oko sobie jutro złapę, nakarmię je do 100, no i okiem nie zamkniemy, ale pokonamy Heraldona. Światło to jest taki, można powiedzieć, żywioł w tej grze, że
na 19 peta, bo jak oglądaliście poradnik do pupili, to wiecie, że 19 i 20 pet mają takie same statystyki, różnią się tylko tym, jaką są klasą. No i światło to jest akurat takie, przeważnie tutaj ten 19 jest ciężki do zdobycia. Tutaj musimy ukończyć 13 loch w strefie mroku, czyli tam 13 piętro. Tutaj musimy mieć kopalnię na 20 poziomie i jajko wykopać. Co tutaj mamy dalej? Tutaj na przykład musimy ukończyć swój portal do piekieł, a tutaj musimy ukończyć 14 loch w strefie światła, czyli Esteros. Więc no, są dosyć trudne do zdobycia te 19 pety, natomiast w świetle musimy ukończyć wieżę. Tą wieżę ukończymy dosyć łatwo, podejrzewam, że na łowcy tutaj to będzie około 315-320 poziom. I właśnie z tego oka sobie pójdziemy w Heraldona, będziemy go karmić, w międzyczasie pokonamy tego jednoruga i będziemy, wydaje mi się, że okej. Nawet niektórzy ludzie mówią, że w świetle jest lepiej sobie iść w Heraldona aniżeli w jednoruga, dlatego że Heraldon to jest mag i ten mag pomaga tutaj w walkach, na przykład na tego Jaduna, na przykład tutaj na tego, Tyranożar to jest akurat wojownik, no ale na tego Jaduna, że generalnie niby lepiej jest w tego maga, no zobaczymy, w każdym razie no na pewno jedzonek troszkę zaoszczędzimy, że takie przejście tutaj pójdzie i będzie okej. Więc jakby no każdemu, kto ma taką możliwość na S38, polecam to zrobić. Dobra, no trochę się rozgadałem o tych petach, ale taki był tytuł, więc po prostu postanowiłem, że nie będę wam tego zostawiał na później, tylko kogo to zaciekawiło, to już wie. Tutaj sobie pogramy w kostki standardowo. Golda, czy ja chcę odbierać tego golda? Nie jest za wiele. Dobra, udzimy się o kamień, bo tego golda to mówię, i tak nie ma co brać. Na tam 350 poziomie, jak wylosowałem chyba wczoraj na Paladynie 5 kostek z goldem, to mi dało 4,5 miliona właśnie golda, więc to jest nawet nie połowa statystyki. Także no nie ukrywam, że jest to dosyć duża lipa, powinni zwiększyć tego golda tutaj z tych kostek, bo nie opłaca się go brać, ja go zawsze ignoruję, już wolę klepsydry, wolę ten kryształ do kowala, aniżeli właśnie tego golda. No tutaj coś kiepsko nam dzisiaj idzie, no teraz mamy dwa drewna, może jakieś trzecie wyleci, no dobra, wyleciało trzecie, chociaż tyle, tutaj mamy dwa kryształki, to możemy sobie kliknąć, niestety nic i chyba ostatni rzut, mamy jakieś dusze, możemy wziąć, no i dobra, jeszcze nie, już standardowo wyświetlanie się zepsuło, ale 10 razy już żeśmy sobie tutaj, że tak powiem, zagrali u tego naszego hazardzisty. Dobra, mamy jakiś klejnot na zręczność, damy tutaj tej Kunegundzie zamiast jakiegoś najsłabszego na HP, co prawda on też jest mały, no ale lepszy na zręczność aniżeli właśnie na to HP. No i z tego co widzę, nie mamy tutaj żadnego epika, więc będziemy musieli sobie poszukać do kibelka, miejmy nadzieję, że nam w miarę szybko poleci, bo też wiecie, te grzyby będę chciał na lożki sobie jeszcze dzisiaj zużyć, poklikać, bo miały one iść na oko. O, dosyć szybko mamy jakąś broń, no troszkę nam podnosi tutaj średnich, ale rozrzut jest kiepski, runa jest troszeczkę słabsza, więc po prostu kibel i ewentualnie jakiś tutaj towarzysz, no i jest dla wojownika coś, ale też nie za dobre, więc możemy sobie rozmontować. Także tak jak mówię, no grzyby były przygotowane na oko, ale że oko padło szybko, to postanowiłem, że jeszcze tutaj przed tym epikiem sobie na odcinku troszeczkę podekspimy. Dobra, arenę zrobię później, bo jednak może jakieś tam levele wpadną. Tutaj mam jeszcze 3 miejsca, a nie, nawet 4 miejsca na rozmontowanie w razie czego. No tutaj te pety, no to wiadomo, już klikłem po północy, tak jak wam wszystko opowiedziałem, połapałem tutaj to, co było do złapania w czwartek i już tutaj praktycznie wszystko karmię, oprócz właśnie tego oka. To oko sobie złapę jutro. No tutaj mamy, tak jak wam mówiłem, czy też nie mówiłem, nie wiem, dropnął nam ten klucz do świątyni zimnej krwi, czyli to, co mówiłem na poprzednim odcinku, jak zamykaliśmy strumień lawy, więc dzisiaj tą świątynię sobie głównie pociśniemy. Oprócz tego może jakieś tornado i oprócz tego może troszeczkę nawet na wieżę wydam, no bo jednak jak będziemy szli w tego Heraldona, to tą wieżę będzie trzeba przycisnąć. Mamy portalu 60%, czy ten portal by nam padł jeszcze przed lochami? No spróbujmy. To jest to samo, co tam 2 dni temu bodajże. Także coś tam tu wczoraj musiało nie pójść, tak szczerze mówiąc to nawet nie pamiętam, jak to tutaj wyglądało. No dobra, pominiemy, no niestety 0 odrodzeń. Jedno odrodzenie myślę, żeby wystarczyło, ale nie siadło, być może jutro. Dobra, dalej tutaj te lochy na razie ignorujemy. Tutaj kogo my mamy? Mamy 194 level. Poczekajcie, bo ja tak z pamięci obecnie nie pamiętam, kogo ja tutaj biłem. No nie, to już jest za niski level, więc muszę sobie sprawdzić ściągę na Discordzie, a nie będę tego teraz robił. Także sobie po prostu olejemy na razie tych bohaterów, potem to zrobię po odcinku. Tutaj nic, kółko później, w gildii możemy...
możemy w sumie ten portal walnąć, bo dlaczego by nie, no 17 milionów mu zabraliśmy, więc też nie za wiele. Tutaj tej hydry widzę, że niewiele osób ją bije, ale my sobie ją uderzymy. Niech będzie, bo skoro już mamy ulepszonego tego pupila, to dlaczego by nie bić? Dobra, i co? I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o takie ogarnianie postaci. A rękę zrobimy po lochach, koło zrobimy po lochach. Więc lecimy. Lecimy do lochów, lecimy pierwsze co to do wieży. Zobaczymy, czy ten misiu nam tutaj padnie. Będziemy się starali go właśnie pokonać. Mam wszystkie tam pachołki poulepszane, wszystko jest ok. Więc, no ale ten misiu już tutaj widzę, że stawia jakiś opór. Ale mówię, no nawet troszeczkę tą wieżę dociśniemy. Teraz mnie te pety zmotywowały, że będę szedł właśnie w tego Heraldona. To jednak mimo wszystko przydałoby się tą wieżę właśnie w miarę szybko tutaj zamknąć. No to jest wojownik, on w teorii powinien jakoś jako tako paść w miarę szybko. Zwłaszcza jak my się tam odrodzimy kilkukrotnie. Ale no póki co stawia opór. Na nim się już zatrzymaliśmy w poprzednim odcinku. I z tego co widzę, nadal nie chce nam tutaj pójść dalej. Więc no szkoda. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. Miś miodokrad. Potem jest chyba jakiś Mikołaj, albo Mikołaj już był, nie wiem. W każdym razie no to jest już końcówka, więc tutaj głównie będą wojownicy. Także no w teorii powinno nas to cieszyć, no ale jak widzimy mamy tutaj problem z tym panem. Tam było 9 milionów mu zostało. No co chwilę jakaś taka bliższa próba jest. Ale jednak paść on niestety nie chce. Więc dobra, wiecie co, do 700 sobie pociśniemy i polecimy może od razu do tej strefy mroku, zobaczymy ile tam nam się uda pokonać tych lochów. O, jednak padł, super. I mamy coś na inteligencję, plus 37, więc dosyć sporo. Tak więc sobie to po prostu podmienimy. Dobra, i co my tutaj teraz mamy? Teraz mamy ogra. Ogr to też jest wojownik, także on nam tutaj też zapewne jakiś tam postawi się po prostu jakiś opór. Natomiast dobra, polecimy sobie tu, myślę, że nie ma co, najpierw te levele, może to pomoże właśnie w pchaniu tej wieży później na końcu jeszcze odcinka. No tutaj jak widzimy na razie padają dosyć szybko, kilka grzybów dosłownie i siedzą. Zresztą było to widać po ostatnim odcinku, gdzie ta strefa mroków strasznie nam fajnie tutaj siadała. No ale ten już widzę, że stawia opór. To jest kto? To jest wojownik znowu. No cóż, no ale myślę, że on by był do pokonania. No dzisiaj tak przynajmniej, dobra, siadł. Dzisiaj tak przynajmniej będziemy chcieli do 6 na 10, aby nam już kolejny klucz poleciał. To jest kto? To jest zwiadowca. No to myślę, że on też tutaj powinien. Ale poczekajcie, bo tam nam parę itemków poleciało. Dosyć fajnych. Najpierw sobie tego zwiadowcę tutaj ulepszymy o 2 poziomy. Chociaż myślę, że wszystkich damy radę, bo to jeszcze to kosztuje tylko po milionie, więc troszeczkę tutaj golda mamy odłożonego. Okej, no temu to daje bardzo dużo, więc sobie po prostu podmienimy. Dalej, mamy jakąś klatę dla maga i ona także daje sporo, więc także sobie ją podmienimy, cyk, cyk. I mamy coś, co daje tylko 17, więc to już olejemy, tego już nie będziemy podmieniać, bo myślę, że nie ma co, tak przynajmniej z 25, żeby dawało to myślę, że jest sens podmieniać. No i dobra, lecimy dalej na tego upadłego mnicha, no co chwilę mu tutaj jakaś bliska próba zostaje i padł, dokładnie, mamy coś na wszystkie cechy, więc raczej się to nikomu nie przyda, a nie, temu się przyda, ta ma w ogóle na wszystkie cechy, nawet nie wiedziałem, no to dobra, no to podmienimy jej. Dlaczego by nie? Niech sobie ma. Tutaj odzyskamy klej, no cyk i wkładamy i lecimy dalej. Dobra, mamy teraz piekielnego obcego, to jest znowu zwiadowca. No na szczęście tutaj nie ma magów. Nie pamiętam, który tam był mag w tym ósmym lochu, bo to jest chyba ósmy, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie, no jak tego pokonamy, to już będziemy mogli kluczyk sobie do kolejnego dokładnie znaleźć, w razie czego. I mamy jakąś klatę, no ona już daje 26, więc także ją sobie tutaj podmienimy. Pyk. I dalej, kogo my teraz tutaj mamy? Teraz mamy istotę pozaziemską i to jest już niestety mag, więc to już może nas zablokować. No ale zobaczymy, no zużyjmy na niego do 500 powiedzmy, te 50 prób. A nuż się trafi jakaś fajna, gdzie tam jakieś kryty nam posiadają ciekawe. No ale to jest mag, no to jest pasywka, nie działa tego naszego łowcy na niego. Więc, o nie, padł, zobaczcie, kurde, super. 275 poziom i mamy tutaj coś na wszystkie cechy dla wojownika. Czy to się w ogóle opłaca? No nie, nie będziemy. Będziemy szukać czegoś na 3 staty, więc rozmontowanko.
I lecimy dalej. Kogo my teraz mamy? Teraz mamy Smoka Obłędu i on padł po dwóch grzybach. Wow. Pod wrażeniem jestem. I co my tutaj mamy? Coś dla zwiadowcy. Plus 6 tylko, więc olewamy rozmontowanko. I dalej, dobra. Świątynia Zimnej Krwi. Teraz mamy kolejnego zwiadowcę. Więc będziemy sobie go tutaj dalej próbować. No jeżeli on nam siądzie, to już będziemy mieć 276 level. Tak więc już dosyć spory. No już będziemy się powoli zbliżać do tego 280. Także to naprawdę przyjemnie zaczyna wyglądać. Tam w ogóle jaka bliska próba na niego była, ale niestety nie padł. Także no cóż, no 13 piętra na razie nie ruszymy. Dzisiaj w ogóle Dafug widziałem, że tam 13 piętro pokonał na 288 poziomie, więc no jednak nam tutaj troszeczkę do niego brakuje niestety. No dawaj, ten zwiadowca, no milion znowu, on jest do zrobienia bez problemów powinien paść. A tutaj i tak stawia jakiś opór niestety. Dobra, zrobiony, super, 276. Mamy jakieś buciki znowu, no to możemy podmienić, bo to nam też pancerza daje sporo. Więc czemu nie, cyk. I lecimy dalej, dobra, kogo my teraz mamy? 9 na 10 to jest przybysz z kosmosu i to jest znowu mag. No dobra, no zużyjemy na niego tak powiedzmy do 300. O, tam chyba widziałem jakąś bliską próbę, albo mi się przewidziało, nie wiem. W każdym razie, no po tym magu jest już maszyna do zabijania. No i ona już wiem, że na pewno nam postawi jakiś większy opór. Natomiast myślę, że ten mag jeszcze tutaj byłby do machnięcia, no coś się zacięło. Dawaj, ale widzę, że nie padł i tak. No dobra, do tych 300 sobie go zjedziemy. Albo do 250, zobaczymy. Chociaż chyba nie ma co. To i tak nam jeszcze levela kolejnego nie da. A poczekajcie, bo my tu jeszcze w ogóle możemy przecież poulepszać tych naszych pachołków nieszczęsnych. Zapominam też o tym. No ale to i tak wiecie, nie daje aż tyle, żeby tutaj od razu zamknąć loch, no i na tego już nie mamy niestety. Dobra, no jeszcze popróbujemy, tak do 250 niech będzie, bo to w sumie nasz jedyny miejsce z expem powiedzmy, więc sobie tutaj na niego jeszcze troszkę zużyjemy. No i jeżeli nie, no to co? Znowu przerwa. Teraz już chyba na pewno będzie dłuższa przerwa. Teraz już po prostu będziemy oczekiwać na ten epik. Troszkę z levelem żeśmy mimo wszystko podgonili, więc wydaje mi się, że i tak nie jest najgorzej po prostu. Jeszcze sobie może wejdziemy do tornada za chwilę. Zobaczymy, jak tam to tornado nam będzie padać. Czy jest w ogóle sens tam coś robić na ten moment, czy po prostu sobie odpuścić. No i co? No tam widziałem milion znowu. O, już w ogóle przesadziłem. Dobra, nieważne. Na razie go zostawiamy. I tak sporo dzisiaj zamknęliśmy. 8 w sumie można powiedzieć lochów, więc jest ok. No dobra, tornadko nam padło w miarę szybko. Teraz mamy jakiegoś zwiadowcę, który też padł, spoko. I teraz mamy co? No znowu wojownika. No to tornado będzie o wiele fajniej szło, jak się przebierzemy, bo na razie to jak widzicie, to nie jest taki fajny spam jak był na początku, tylko no to jest droga przez mękę, można powiedzieć, jeżeli chodzi o tych naszych przeciwników. No dobra, nie ma co. Mamy tutaj jakieś itemki. Co dzisiaj chce ta nasza wiedźma? Pierścienie, więc to olewamy. Tutaj rozmontowanie to jeszcze zostawimy. Więc chyba możemy je sprzedać, nie ma co. Tego maga sobie możemy tutaj ulepszyć, cyk. I co dalej? Poczekajcie, no tutaj już nic nie ruszymy. Do tej wieży jeszcze bym wszedł, bo w sumie ze 100 grzybów sobie zostawię standardowo na ogarnianie postaci. No chyba ta wieża mi tylko zostaje, no bo jednak tutaj tych lochów to nawet jakby coś padło, to i tak nam za wiele nie da. Więc tą wieżę sobie pociśniemy, jeszcze spróbujemy, a nuż tego orka się uda. No i jeżeli faktycznie by się udało, to super, jeżeli nie, no to nie. Mówię, tak do 100 grzybków, 110 może popróbujemy. A jeżeli nie, no to przerwa. Przerwa na razie spokój z tym łowcą. Przechodzimy na wojownika, przechodzimy może na jakiegoś paladyna, może coś tam. I oczywiście wrócimy sobie tutaj już na tym epiku, tak mi się wydaje. Że może znowu jakiś tam maraton zrobię najpierw z przebierania, a potem z lochów, coś muszę pomyśleć. Ale na razie jest to ostatni dzień z łowcy. Głównie właśnie, żeby wam powiedzieć o tym oku, bo jednak to było dosyć istotne. Ja wam o tym zapomniałem powiedzieć, że to przejście w Paladona może wcale nie być takie super, jakby się mogło wydawać na tym akurat serwerze, no bo tak niefortunnie wypadają te urodziny. No kurde, on tutaj nawet bliskich prób nie ma, więc chyba na razie tego orka musimy olać, czyli nam w sumie tylko dzisiaj jedna wieża padła, więc nie za ciekawie.
No dobra, zostawiamy 100 grzybków i okej, to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to jeszcze raz zostawiajcie kciuka w górę, zostawiajcie komentarz. Dzisiaj możecie napisać w komentarzu oko na przykład, jeżeli oglądaliście do końca. Ja wam przypnę komentarz, no bo tak można powiedzieć, tematycznie się staramy robić te komentarze, więc możecie napisać oko, ja wam przypnę, powiedziałem przypnę komentarz, przypnę serduszko oczywiście. I tyle, dziękuję wam za oglądanie, zostawiajcie subskrypcję, zostawiajcie kciuki w górę, zostawiajcie komentarze, wbijajcie na Discorda dla widzów, tam jest pewnie w przypiętym komentarzu. Dziękuję wam raz jeszcze za oglądanie, trzymajcie się i cześć!